Luigi, vai giù, appoggiati sulla mano di Nunzia, appoggiati. Dai Francesco, appoggiati sulla mano. Come vedete, jak widzicie, istnieją nowe metody leczenia umysłowo chorych. Ale nie możecie wszystkiego filmować. Muszę chronić prywatność moich pacjentów. Co do pańskiego pytania, czy była tu jakaś Maria Davalos? Myślę, że tak. Ale wiele, wiele lat temu. Śpiewaczka operowa. Wtedy jeszcze nie pracowałem w tym instytucie. Ale co ciekawe, mamy pacjenta, który mówi, że jest Karlem Gesualdem. I jeszcze innego, który też twierdzi, że jest Karlem Gesualdem. Muszę ich rozdzielić. W muzeum na zamku w Venozie mamy wiele interesujących przedmiotów, wiele cennych znalezisk. Jedna rzecz na pewno was zainteresuje. Ten oto dysk, znajdujący się pośrodku gabloty, należał z całą pewnością do księcia Karla Gesualda. Osobiście. Na potwierdzenie jego własności mamy dokument, który chciałbym wam pokazać. To list napisany przez księcia Karla Gesualda własnoręcznie i skierowany do alchemika, któremu obiecał cały majątek, ogromną na owe czasy sumę, aby mu pomógł rozszyfrować znaczenie wszystkich tych znaków i symboli wyrzeźbionych na dysku. Książę spędzał całe dnie i noce, próbując odkryć tajemnicę tego przedmiotu. Gubił się w labiryncie idei, domysłów, przypuszczeń. Jednak nie dopiął celu. Dysk księcia przypomina dysk Sfaistos, choć nie istnieje żaden związek archeologiczny ani historyczny. Ten pochodzi z III-IV wieku, a dysk Sfaistos z 1500 roku przed naszą erą, a zatem z epoki minojskiej. Ale tak samo jak dysku Sfaistos, tego również do dziś nie da się rozszyfrować. Nie istnieje komputer ani żadna technika archeologiczna czy naukowa, która mogłaby wyjaśnić tajemnicę, nad którą Carlo Gesualdo spędził wiele bezsennych nocy i wiele dni swojego życia. Kompozycje Gesualda słyną ze swej radykalności i oryginalności. Wbrew temu, co się mówi, nie są szalone i niekompetentne. Są doskonale przemyślane i skonstruowane. Są mieszanką elementów bardzo niezwykłych i bardzo pospolitych. Na przykład w tym pasażu pierwszy sopran śpiewa linię chromatyczną, a drugi sopran linię bardzo prostą. Ważne jest ich współbrzmienie. To ono tworzy ciekawy efekt. Zaśpiewajmy pierwszą linijkę. Pierwszy sopran. A teraz drugi. Kontralt i bas. A teraz razem. Za życia i przez wiele lat po śmierci Gesualda otaczała nie tylko chwała należna księciu. Uważano go za genialnego kompozytora.
Dopiero w końcu XVIII wieku, w czasach rewolucji francuskiej, uznano, że był raczej wielkim dyletantem niż muzykiem. Pierwszy wielki angielski historyk muzyki, dr Charles Burney, pisze o nim, to zbyt dobre, żeby go nie zacytować. Otóż nie mógł się on dopatrzeć u Gesualda żadnej regularności założenia, frazy, rytmu. Zaiste nie ma w tych madrygałach nic godnego uwagi, poza nieudolną modulacją i żenującym brakiem wprawy typowym dla amatora. W tym miejscu przytacza w całości Morolasso, madrygał 17 z Księgi VI, jako okaz jego stylu, niemiłego dla ucha i niedopracowanej, rozwiązłej modulacji. Nie tylko sprzecznej z zasadami kompozycji i odpychającej, ale wręcz szokującej dla słuchacza. Ten właśnie utwór Morolasso uznawany jest obecnie za arcydzieło, czyniące Gesualda muzycznym wizjonerem, który wyprzedził swoją epokę o 400 lat. Ten utwór sprawił, że kompozytor tej miary, co Strawiński, pielgrzymował do wioski Gesualda, aby oddać hołd wielkiemu kompozytorowi, co i my chcemy uczynić, wykonując Morolasso. Dzień dobry, czekaliśmy na Was.
To jest letni pałac księcia Davalos. Proszę za mną. Czerwony salonik. Sala balowa. Proszę. Galeria. Teraz wprowadzę panów do prywatnego apartamentu księcia. Proszę. Dalej, proszę. Tam jest gabinet księcia.